Jak stworzyć dobry formularz kontaktowy? Pamiętaj o dwóch zasadach. Pierwsze, powinien być bardzo prosty. Drugie, jak najkrótszy, jeśli chodzi o pola. Nie wymagaj zbyt wiele od użytkownika. Najlepszy formularz zawiera imię, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli prosisz o wiadomość, zastanów się, czy klient w ogóle wie, co tam napisać. Jeśli prosisz o nazwę firmy, zastanów się, czy jest ona tobie niezbędna, ponieważ bardzo często możesz wybrać nazwę firmy z adresu e-mail, czyli końcówka nazwy domeny, która pozwoli ci w ogóle odkryć, z jakiej firmy dany odbiorca pisze. I najważniejsza rzecz, jak już ktoś wyśle do ciebie wiadomość, pamiętaj, aby wyświetlić mu ładną stronę podziękowania. Niech będzie tam coś miłego, a może jakiś link do artykułu, albo podziękowanie wideo. Może podziękuj mu osobiście za wysłanie tej wiadomości. Na pewno jest to najlepsza forma, jeśli chodzi o zdobycie pierwszej relacji.